Witam, w dzisiejszym odcinku omawiamy spec na AEMS, ale nie jest to taka zwykła M4 od specny, tylko jest to M4 z nowym systemem SAEC, 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 whatever. Chodzi w każdym razie o szybką zmianę sprężyny. O ile większość emek specny ma szybką wymianę sprężyny, o tyle trzeba do niej wyjąć gearbox z body. Natomiast w tym systemie tego nie musimy robić. Dlatego przejdziemy za chwilę. Najpierw pokażemy tak bardzo wypaśny zestaw specny. A więc mamy w komplecie tutaj katalog specna AEMS z ładną panią, której chyba troszeczkę w Photoshopie przesadzili z wydłużaniem nóg. Nie ma takich nóg. Mamy tutaj test naszego karabinka, test na chrono. Tutaj widzimy strzały, a więc mamy tutaj okolice 450 fpsów. Oczywiście są to wartości na mocniejszej sprężynie, ponieważ w komplecie mamy jeszcze sprężynę słabszą. Tak więc będziemy pokazywali, jak się to sprężne zmienia i będziemy również pokazywali, jaka jest różnica w FPS-ach. Dodatkowo mamy oczywiście taki standardowy, badziewny, oczywiście nawet nie katalog, jakąś instrukcję obsługi dorzucaną do każdej repliki ASG, sprężnowej, elektrycznej, każdej. No i tutaj mamy też specne instrukcje. Co ciekawe, jest to instrukcja, która jest wydrukowana w języku polskim. Serio? No dobra, w języku angielskim z tłumaczeniami polskimi, co jednak jest całkiem fajne i miłe. Mamy tutaj też mini katalog z różnymi modelami specny. Oczywiście obrazki dla osób mniej kumatych z niższym IQ, czego nie wolno robić. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie wie, czego nie robić, to nie powinien kupować repliki. Mamy tutaj ładnie omówioną, opisaną, podpisaną budowę karabinka oraz pokazane, jak zmieniać sprężynę, czyli wyjaśniony system szybkiej wymiany sprężyn. Jest też opisane, jak wyciągać, wkładać baterie, jak regulować kolbę, czyli już dla bardziej opornych, jak regulować hop-up, no i to wszystko z tłumaczeniem na język polski. I na koniec plakacik, który możemy sobie walnąć na ścianę, bądź cokolwiek. Także bardzo duży plus za katalog. Szkoda, że więcej film nie robi instrukcji tak obszernych i tak fajnie zrobionych w języku polskim. Sprężyna, ta słabsza, którą będziemy zmieniać. Kolejny gadżet. Jest to bransoletka survivalowa od Specna AEMS z umieszczonym gwizdkiem. Także muszę sobie pogwizdać na bransoletce. Na zapięciu jest logo Specna AEMS, widać. Jakaś tam w miarę standardowa długość. Oczywiście bransoletka jest wykonana z paracordu, czyli linki spadochronowe. To jest dość duża ciekawostka i też bardzo duży plus dla Specny. Dostajemy w komplecie baterię LiPo. Jest to bateria Specna AEMS. Brandowana przez tą samą firmę, która robi karabinek. Bateria 7.4 o pojemności 1200, dwudzielna, taka, którą możemy zapakować zarówno do front gripu, jak i do kolby typu Special Forces. A podejrzewam, że listki są tak cienkie, że zmieściłoby się nawet w prowadnicę. Także również bardzo duży plus za to, że w komplecie mamy już sensowną baterię. Wtyk, mała ta mija. Tak więc tutaj możemy sobie zmieniać, możemy zostawiać. W każdym razie bardzo fajnie, że ta bateria jest. To się zdarza naprawdę rzadko. Chyba do tej pory nie prezentowaliśmy repliki, która miałaby w komplecie baterię i to LiPo. Kulki. Takie prawdopodobnie produkcji Specna AEMS. Mamy nawet opisaną wagę. Nie mamy opisanej wagi, więc mamy kulki. Kork do przodu, wiemy jaki producent, nie mamy pojęcia jaka waga. Ale co do kulek, to Specna AEMS również wypuściła własne kulki.
Podobno całkiem niezłej jakości. Na pewno bardzo fajnie wydane, w fajnym opakowaniu, z zamkiem strunowym, więc możemy sobie w miarę przechowywać kilogramowe opakowania kulek. Oczywiście dostępne w różnych wagach. To taki delikatny produkt placement. W komplecie magazynek, klasyczny metalowy high cap, podkręcany u dołu, pojemność około 300-350 kulek, ładowany od góry przez klapę, czyli nic odkrywczego. No i sama rybnika. Jest to klasyczna M4, AR-15 z front gripem pozbawionym szyny IS i z chwytem transportowym. M4 wykonana bardzo fajnie, korpus jest metalowy, plastikowy jest front grip, chwyt przedni, znaczy chwyt pistoletowy właściwie, oraz kolba. Kolba również ma fajną rzecz, mamy tutaj zaznaczone stopnie regulacji tej kolby. Widzimy w wycięciu w kolbie cyferki. Tak więc dla tych bardziej opornych będziemy pamiętać, na którym stopniu mamy ustawienie optymalne, wiesz, jak ktoś by nam to pozmieniał. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to potrzebne komukolwiek do szczęścia, ale jest to fajny bajer. I jadąc od tyłu, mamy zaczep do pasa taktycznego, do jakiegoś zawieszczenia na kolbie, czyli jeżeli lubimy karabin nosić nisko. Tutaj mamy kolejny zaczep do zawieszczenia, dwustronny, z czego po lewej stronie karabinu mamy dwie możliwości podpięcia zawieszczenia. Metalowy korpus z bardzo wyraźnymi oznaczeniami. Specna AM Industries. Brzmi prawie jak fabryka broni palnej. Z drugiej strony oczywiście podpisany selektor ognia. Selektor chodzi bardzo fajnie z wyraźnym klikiem. Kliknę do mikrofonu. Klik. Słychać jak ładnie klika. No i mamy tutaj też oznaczenia wyglądające prawie jak oznaczenie oryginału, a więc mamy tutaj 5.56 NATO, numer seryjny oraz Marine M4. Także szacuken. Na górze klasyczny chwyt transportowy ze zintegrowanymi przyrządami celowniczymi. Jest to przezielnikowa szczerbinka, którą możemy sobie zmienić oraz regulować. Dolnym pokrętłem regulujemy pion w pionie, natomiast bocznym regulujemy szczerbinkę lewo-prawo. Muszka jest stała, możemy ją regulować wykręcając lub wkręcając. Ewentualnie chwyt transportowy możemy zdjąć, tak aby zamontować w tym miejscu na przykład kolimator, żebyśmy wyglądali bardziej taktycznie i pro. Więc tak będzie wyglądał karabinek z kolimatorem. Wygląda znacznie lepiej, celuje się również fajniej. Klasycznie po odciągnięciu dźwigni przeładowania pokazuje nam się komora hop-up wraz z pokrętłem do regulacji tego hopka. W tym wypadku jest dość wyraźne, białe pokrętło, wygodne, łatwo z pazura je wyregulować. Z przodu plastikowy front grip, pod którym mamy baterię, lufa zewnętrzna metalowa, z tego co widzę to chyba z przedłużką, nie, to jest jednak stała lufa, której nie możemy odkręcić, możemy odkręcić za to tłumik płomienia. Najpierw odkręcamy tutaj mały imbusik,
Potem odkręcamy tłumik płomienia i mamy pod spodem standardowy gwint 14 mm, także możemy sobie podpiąć tłumik albo taser, jeżeli ktoś się lubi bawić kulkami świecącymi. Sama replika jest świetnie spasowana, w tym wypadku to jest powiedzmy ta górna półka z pecny, a więc spasowanie jest naprawdę rewelacyjne. Nie ma tutaj luzów pomiędzy korpusem dolnym i górnym, tak jak to ma miejsce w Chińczykach czy tańszych replikach, gdzie często tutaj pojawiają się luzy. Z pecny nic nie drga, nawet o milimetry. Mało tego, nawet front grip plastikowy, który zawsze lata, tutaj ten ruch jest ledwo wyczuwalny i nic tam nie klekota, co zdarza się w replikach naprawdę rzadko. Bateria mieści się pod front gripem i aby się dostać do miejsca na baterii, musimy ten pierścień odciągnąć w dół i zdjąć jedną z okładzin. Jako że spasowanie jest aż za dobre w tym momencie, to nie jest to zbyt łatwe. Będę się pewnie chwilę z tym bawił. Tym razem poszło w miarę szybko. Mamy tutaj standardowo bezpiecznik, który jest, mamy do niego łatwy dostęp, przyczepiony na dwa zipy i wtyk, mała tamija. Do testów użyjemy naszej baterii, niedołączonej. Natomiast dołączona, jak się domyślacie, przy tak malutkiej baterii możemy ją wpakować po prostu gdziekolwiek. Tak naprawdę spokojnie jeszcze druga taka bateria by nam się tutaj zmieściła. My rzucimy lipo 2300, czyli dość dużą baterię. To jednak, jak widzicie, całkiem znośnie mieści się na boku front gripu. Oczywiście front grip jest w miarę wystandaryzowany, więc możemy tutaj sobie spokojnie zmienić front na jakiś z szynami RIS, bądź na inny, bardzo taktyczny. Jeżeli ktoś ma ochotę, można zamontować tu sobie K-Moda, czy cokolwiek ze stajni Krzysia Kosty, czy jego chińskich odpowiedników. Dobra. Zapakowaliśmy dużo baterii, spróbujemy teraz ten front grip zamknąć. I tak samo, odciągamy ten pierścień. Okay, tak jak mówiłem, musiałem użyć śrubokręta, czego pewnie nie będzie widać. Zapięcie tego nie jest łatwe, ale przynajmniej nic nam tutaj nie lata. W tej chwili karabinek jest gotowy do strzału. Tak jak mówiłem, mamy tutaj szybką wymianę sprężyny. W tej chwili pokażemy Wam, jak szybką. Na tej sprężynie mamy certyfikat, ile replika ma FPS-ów, a więc jest już sprawdzona. Tak więc zmienimy sprężynę na tą drugą z kompletu, aby zobaczyć, ile ma mocy na słabszej sprężynie. Przyznam, że nie trenowałem jakoś specjalnie tej zmiany, zrobiłem to tylko raz, żeby nie palić głupa przed kamerą, więc zobaczymy, jak szybko uda mi się to zmienić. Pierwsze odkręcamy ten pierścień, potem przekręcamy kolbę o 45 stopni, zdejmujemy i mamy już wymianę sprężyny. Więc jak sami widzicie, zmiana jest bardzo prosta i bardzo szybka. Możemy spokojnie zmienić ją sobie na polu walki. Ewentualnie zaraz się okaże, że to ta była tą słabszą. W tej chwili mamy replikę już gotową do strzału. Zostaje tylko naładować magazynek. Magazynek, tak jak mówiłem, klasyczny high cap. Możemy sobie zaszaleć, załadować kulkami z Pecna Arms. No, oczywiście tradycyjnie załadujemy naszymi dwójkami, tak aby za chwilę schronować to na dwójkach. Po załadowaniu podkręcamy sprężynę,
taka by podawała nam kulki. I możemy w tej chwili już strzelać. Jeszcze nie wspomniałem o działającym bolt catchu. Tak więc po odciągnięciu dźwigni przeładowania zostaje nam w tylnym położeniu zamek i zwalniamy go przy użyciu bolt catcha. Kolejna rzecz, gdyby ktoś nie lubił high capów, to również na rynku są dostępne magazynki Spec na Arms. To akurat jest real cap na 30 kulek, jeżeli ktoś bardzo lubi realizm. I oczywiście jako, że jest to real cap tej samej firmy, pasuje wręcz idealnie. Ale do testu użyjemy high capa. Bezpieczeństwo jak zawsze. Ogień pojedynczy. Reakcja na spust jest naprawdę niezła. Jak na karabin, który nie ma MOSFET ani żadnego układu elektronicznego. Ale sprawdzimy jeszcze, jak działa ogień ciągły. Praca Gearboxa jest naprawdę świetna. Dawno nie pamiętam, żeby jakaś replika stokowa tak ładnie działała w stoku. Więc kultura pracy Gearboxa jest naprawdę na duży plus. Skupienie, powtarzalność. Naprawdę Specna w tej wyższej serii bardzo się postarała. Za chwilę zmierzymy na chrono i zważymy. Zobaczymy teraz Specne na słabszej, prawdopodobnie słabszej sprężynie. 319, 318, 318, 316, 317. Tak więc mamy tą słabszą sprężynę idealną do CQB i z naprawdę małym wahaniem FPS-ów. Sprawdzimy jeszcze dla zasady sprężynę mocniejszą. Na sprężynie mocniejszej 450, 450, 443, 449, 442. A więc na mocniejszej sprężynie zdecydowanie karabin szturmowy, jednak limitowo w mazowieckim mieszczący się do używania ognia ciągłego. Zobaczmy, ile waży nowa Specna. Prawie 3 kg. Także jeżeli ktoś chce replikę z troszeczkę lepszym spasowaniem, z fajniejszymi rozwiązaniami, taką, gdzie da się szybko zmienić sprężynę, to naprawdę polecamy ten model, ponieważ jeżeli odpowiednio sobie dobierzemy dodatki, to możemy spokojnie mieć jedną replikę, która służy zarówno w lesie, jak i w budynkach. Spokojnie zrobimy tutaj 450, możemy zmienić sprężynę, pojechać z tym na CQB i mieć prawidłową 350. Oczywiście tylko nie polecamy być frajerem i zmieniać sprężyny na mocniejszą w czasie rozgrywki.